Hej od wszystkim, z tej strony Beatów, witam was bardzo serdecznie ponownie w The Forest. Jak słyszycie w tle, mutanty mnie znowu zaatakowały i chyba widzę, że jeden jest u mnie w bazie, co mi się nie podoba, więc zaraz tutaj wyruszymy, żeby go załatwić. Już kilka pokonałem, sumitów mnie, między innymi. O, tu jeden jest. Czy jeden mutant, nie sumita. Jak cisną do mnie. Jak lagują grę w ogóle, czemu? Może dlatego, że jest ich dwóch. A z dwoma bym nie chciał walczyć. Bym chciał walczyć z jednym, bo będzie łatwiej. Bo nie chciałem dokończyć sobie mur, no ale jak widzicie. No, tubylcy tutaj nie przeszkadzają. Mnie przeszkadzają. Tak się poprawiłem teraz. Dawać go! Ale mi walnął. Ogólnie myślę, że naprawię sobie ten mur, a najpierw ich rozwalę. I... wow. Co jest? Ten, gdzie mi wlazł? Będę chciał wyruszyć w poszukiwanie... na poszukiwanie leków. No bo jak widzicie mam tylko jedne i już nie mam. Przy okazji będę musiał wyruszyć na poszukiwanie kwiatów. Żeby te lekarstwa jeszcze zrobić, takie dodatkowe. Teraz spróbuję ich odpalić. Dobra, jeden podpalany. Na skałę. A jeszcze widownię mamy, jak widać. Dobra, jeszcze jedna. Skórka. Skóra, szmatka. A jeszcze jak widzieliście mam zęby na tej siekierze. Udało mi się je zrobić. Jakie plaskacze, co? Plaskacze sobie dawali. Wow. Dobra, wywaliłem mu kombosa. On też niezłego kombosa może wywalić nam. Czego bym nie chciał oczywiście. Czyżby on już miał mało życia? Bo widzę, że jakoś nie może się poruszać. A ten tutaj musi się przyglądać. W sumie ta bardziej. Musi mieć najlepsze miejsce. Jeszcze żyjesz. Koleś. Jeszcze. Wow. Dobra. A, jeszcze się nauczyłem naprawiać mur. Dobra, szybko. Kolejna szmatka. Ale nie w mur mi bij, tylko we mnie. W sumie, we mnie też nie bij. Tylko ja mogę w ciebie bić. Gdzie ty mnie tu próbujesz bić? Dobra, zginął w końcu. Teraz wam pokażę, jak naprawiać mur. Musimy użyć taki repair tool. I po prostu klikamy na mur, gdzie musimy go naprawić. Albo na strukturę. Niekoniecznie musi to być mur. Jak się go robi, ten repair tool? Chyba pamiętam, że to były dwa patyki. Kamienie. Skóra i glina chyba. Coś w tym stylu. Może sprawdzę. Nie, liny nie potrzebujemy. O, tutaj właśnie, nie, to jest klasy sklep. Chyba nie mogę zrobić kolejnego, więc mi się nie będzie pokazywać to. Tu jak mi rozwalili, a przed chwilą to naprawiałem poza nagrywaniem. Co jest? Już mogłem to naprawiać. O, tu ile trzeba? Aż 17 razy. Tutaj jedna kłoda była potrzebna. Dobra, już dalej będę sobie naprawiał poza odcinkiem. O jak. Czy mi dacie w końcu coś zrobić? Naprawić ten mur?
Chcę stworzyć tutaj. Wow. Nie laguj mi pan gry. Nieładnie. Ej, teraz moja kolej. No, kurde, nie da mi zaatakować go. Dobra, chciałem łagodniej, ale nie pozostawiasz mi wyboru, muszę użyć swojej katany. Stary, co ty robisz, że tak laguje? No, i już po tobie. Mam nadzieję, że mam jakieś leki jeszcze tutaj w porcie, bo jak nie, no to niestety będę z taką resztką... Z taką resztką życia chciałem powiedzieć, że będę szedł, ale teraz jak widać straciłem kompletnie życie. I znowu mnie zabierają. Nie, może teraz to jest tak, że możemy ginąć ile razy chcemy? Też myślę, że jakbym miał robić na przykład drugi sezon z The Foresta, bo oczywiście ten pierwszy sezon kiedyś się zakończy, no to myślę, że można spróbować pociągnąć tę serię do pierwszej śmierci. No teraz oczywiście nie, no bo już to jest nasza trzecia śmierć. Dobra, już to widzieliśmy. Bierzemy siekierę. Oczywiście tą pierwszą z samolotu. No i dobra. A, życie niestety nam się nie uzupełniło. A szkoda. W sumie, skoro już tutaj jestem, to może sobie wezmę dynamity. Bo jak pamiętacie, tutaj były dynamity, jak poszedłem po tą siekierę. I tyle tu alkoholu było. A ja go nawet nie wziąłem. Patrzcie, PL. Czyli pewnie jakiś Polak tutaj był. Się też rozbił. Ciekawe. Albo po prostu koleś, kto był w Polsce i nie zdobył flagi Polski, tylko po prostu taki skrót. Czemu nie mogę tego otworzyć? Dobra, nieważne. Nie będę się z tym patyczkował. O, jak fajnie, bataniki. To nawet może się przydała ta śmierć. Możemy sobie uzupełnić zapasy. A, i jeszcze zdobyłem tutaj stickbag. To czyli nie zdobyłem, a skraftowałem sobie, więc teraz będę mógł więcej patyków nosić ze sobą. Co oczywiście przyda się do budowy różnego rodzaju obiektów, różnego rodzaju struktur. A dobra, to kompas był. O, i są lekarstwa. No to już mam załatwione. Już mam po co, to po co przyszedłem. Ale jeszcze chcę te dynamity zdobyć. Więc nie ruszę się stąd, zanim nie zdobędę dynamitów. O, co ja widzę. Trochę kiepsko jest z energią. W sensie ze staminą. No, na szczęście trochę sobie to tego odnowiłem batnikiem. No trochę grubo było z tą walką. Chociaż w sumie nie zginąłem w walce, tylko niepotrzebnie skoczyłem z wysokości. Moglibyśmy tego uniknąć. W sumie ja mogłem tego uniknąć. Wy tutaj nie macie z tą śmiercią nic wspólnego. Wy tutaj tylko oglądacie. Wow. Nietoperki straszą. Dobra, ile mam patyków? 10. No i teraz mam 10 i mogę jeszcze dalej zbierać. Jestem ciekawy, ile mogę zebrać jednorazowo. Chcę się naraz. Czy coś widziałem? A, tutaj ja miałem tego stick markera. Dobra. Jakiś hełmik. No zapalaj mi tą zapalniczkę. Chcę widzieć tutaj wszystko. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? W którym dokładnie miejscu? Tu chyba była ta ośmiornica. Aha, 20 patyków możemy mieć. Ej panie, poczekaj, ja tutaj się przygotuję. Gdzie tylko jedno lekarstwo mam jeszcze.
Daj mi zaatakować, koleś. Bądź fair. Nie, że tylko ty atakujesz. I potem od razu jak kończysz combo, to zaczynasz nowe combo. No jeszcze mi wyłączył zapalniczkę, co za szwagier. W najlepszym momencie. Więc nie dane było wam zauważyć, jak rozwalam tego kanibala. No i już trudno. Że coś mi się wydaje, jakby ta zapalniczka coraz mniej światła dawała. Może to po prostu tylko tak mi się wydaje. Kto wie. Okej, do wody wlazłem. Nie podoba mi się teraz to, bo jest tutaj strasznie ciemno. Okej. Znów jest jasno. Tam coś jest. Jakieś światła. Tak więc tutaj się przejdziemy. Jeszcze będę musiał znowu zaprojektować sobie tę wieżę, którą chciałem zrobić sobie na górze. Wiecie, ciekawe co się kryje za... w sumie nie za, tylko pod tą wodą. Jakieś kolejne korytarze, komnaty. Coś w tym stylu. Dobra, tutaj mamy linę na górę. A czy coś tutaj jeszcze jest? Jakieś przejście czy coś? Nie. No dobra. No to wtedy idziemy na górę. Już nie, nieważne są te dynamity. Chociaż może, no przydałyby się, żeby drzewa porąbać. Myślałem, że to jest ta lampka z czaszką. Tutaj ona jest. Mamy kolejny alkohol, ale już mamy full. To może zrobię sobie trochę mołotowów. Dwa. Trzy. W sumie nie znam lepszego zastosowania tego. Myślałem, że to mutant jest, to ta czaszka jest. Nagle słyszałem takie dźwięki. Dobra, czy to wszystko tutaj co jest? Sporo tego, ale to może zrobię więcej tych. Nie pij! Chociaż sobie dobra. Zasłużyłeś sobie. Dzielnie walczyłeś z sumitami i z mutantami innymi. Ile ja mogę tego mieć? Chyba nieskończoność. O, przepsuję króliczek. Dobra, gdzie są jeszcze te alkohole? Tutaj. Okej, to już wszystko. Co tutaj możemy zdobyć? Kurczę, nie znam tych korytarzy, czy ja tu w ogóle byłem? Może kolejne nowe korytarze odnajduję? Dobra, wracamy się. Tutaj nie ma przejścia. A tutaj? Nie mówcie mi, że się zgubiłem. Kurczę, no. Przydałaby się też latarka. Mówiłem, że zapalniczka jest klimatyczna. Bardziej klimatyczna niż latarka, bo tak mało światła daje. Ale... no, latarka na dłuższą metę się bardziej przydaje. O, dobra, to jest woda. Myślałem, że przepaść. Wiecie, nie chciałem tam spaść. Tu mamy jakieś światło w tunelu. Aha. Chyba jest błąd graficzny. Tu nie ma żadnej liny. A taka dziura jest w suficie. Gdzie ja jestem, kurde? Nieznane tereny teraz przeczesuję. Tu mogę wejść? Tu mogę wejść. Nie, kilka. Czy w ogóle jest sens tutaj wchodzić?
Gdzie ja jestem? Ej, nie mówcie mi, że się teraz zablokowałem. Dobra, zjedzmy sobie batana. Żeby energię sobie odnowić. Ej! Nie no, naprawdę teraz... Czy ja się zaklinowałem gdzieś? W sumie zawsze jeszcze można tutaj poskakać sobie po tych skałach. Spróbować przynajmniej. Tutaj można jakoś się przedostać. A tu jest sufit. Prawie było. Ha. Jestem w kropce teraz. Nie. Gdzie ja jestem? Ej. Teraz mniej miejsca mam. Ej, co jest? Gdzie mam iść? Aha, dobra. Myślałem, że wpadłem w tekstury. Na szczęście nie. Tam też jest może? Nie mogę kucnąć, bo już jestem ukucnięty. No dawaj! Wiecie co? Może zrobię cięcie i po prostu spróbuję się stąd wydostać. Tak więc do zobaczenia po cięciu. Okej, okay, jakoś udało mi się wydostać metodą prób i błędów. I teraz gdzie ja jestem? Aha, dobra, tutaj jest ten kanibal, którego załatwiłem. Więc teraz idziemy w tą stronę. Nie musiałem sobie zapalić tą siekierę, żeby więcej widzieć. Też nawet nie pomyślałem o tym na początku. Serducho. Ciekawe kogo? Może jednego z pasażerów, kto wie. Dobra, tu jest jakieś przejście. Czy teraz się po prostu wracamy? Unii, zgasło światło. Dobra, jeszcze raz. Za światło więcej. Ogólnie na dosyć długo starcza taka jedna szmatka. Co oczywiście jest w porządku dla mnie. Jest to świetne. Okej, kolejne liny do kolekcji. Bo miałem już kilka zrobionych przez siebie. Aha, dobra, to czapka jest. Myślałem, że to jakaś maskotka. Jeszcze więcej lin. Patyczki. No tak ogólnie to tutaj nic ciekawego nie ma. Oprócz jeszcze błędów graficznych. Lewitujące przedmioty, wiadomo, te sprawy. Ogólnie chyba w tym odcinku się tak dużo nie dzieje zbytnio. Oprócz tej walki. Miałem inny plan co do tego odcinka. Nie wiem, czy to teraz coś... Czy teraz słyszycie, ale mój kot tutaj mi psuje dywan. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, bo dosyć głośno to było dla mnie. No, bito. O, lekarstwa, jak cudownie. Jeszcze tylko ten dynamit by się przydał. To jest, co znaleźliśmy? Co jest? Co to za dźwięki? Jakby ktoś coś przesuwał. Coś ciężkiego. Czyżby ktoś zabrał moje sanki? Przyznacie? No dobra, tutaj jest powierzchnia. Czyli jestem prawie na powierzchni. A tu jeszcze coś jest? Ej, naprawdę, coś ktoś przesuwa. O, widzicie. Co, myślała ta walizka, że jej nie dostanę? Guzik, prawda, dostałem ją, mimo że się schowała w kamieniu.
Okej, już nie możemy więcej alkoholu wziąć. Tylko teraz jak to się stąd wydostać? Dobra, znowu sobie musimy podpalić siekierę, żeby dać światło więcej. I dobra, tutaj byłem. To właśnie były te wszystkie liny i te sprawy. Znowu mam słabość z energią. O dobra, to. Fuj. To wywalamy. Picie dawało dużo energii, praktycznie full, więc to jest oczywiście spoko. Też lepiej użyć picie niż batona. Gdzie mi z tym totemem? Tylko moje totemy są akceptowalne w tym świecie. Żadnej konkurencji. Aha, i jesteśmy teraz tutaj. Weszliśmy tym miejscem. Dobra, teraz gdzie my jesteśmy dokładnie? W którą stronę iść? Aha, w tą stronę. Idziemy. Czy w sensie tutaj jesteśmy? W sumie nawet nie potrzebuję przejść tej mapy, mogę zobaczyć sobie po prostu gdzie są te domki. I tak, jeszcze będę potrzebował kieszonki, w sumie woreczka na kamienie, żeby mieć teraz 10 kamieni, prawdopodobnie, albo więcej, może kto wie ile tego będzie. No bo patyków mamy 10 normalnie, a z tym woreczkiem możemy mieć 20, czyli drugie tyle. To jakby taka sama zasada była z kamieniami, no to byśmy mieli 10 kamieni. Co jest oczywiście na propsie. O, patrzcie, jak tutaj się z oddali prezentuje nasza baza. Dobra, to już od razu sobie tutaj porozwalam drzewa, żeby już zdobyć sobie to drewno na tę ścianę. Po co mi liście są? A dobra, nie możemy już bić drzew. Dobra. Okej, w dobrą stronę idzie drzewo. Mam nadzieję, że podczas budowy tego muru, odnawiania tego muru, nagle się nie okaże, że znowu mi coś się rozwali przez drzewo. A też od razu włożymy sobie patyki. No i już mamy niemały zapasik. Dobra, ile jeszcze kłód? Jeszcze dwie, czyli jeden taki kurz. A potem będzie można zaplanować sobie tą wieżę. Nie wiem, czy w tym odcinku mi się uda tą wieżę zrobić. Może przynajmniej troszeczkę się uda. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nie mam dynamitów. Więc to może być niemały problem. Chociaż chyba z tego co pamiętam, dynamity były jeszcze w wiosce kanibali, więc tam się spróbuję udać. A to jeszcze od razu te dwie kłody sobie wezmę. Zaprowadzę do schowka. Ale podnoś to. Ogólnie nie wiem jak zrobić jeszcze ten woreczek na kamienie, bo to jest inna receptura. Zwykły klawisz klikałem. Zobaczę jeszcze, czy mogę się przespać, bo jak tak, no to wtedy będę mógł wyruszyć w dzień. Do góry. Okej, mogę. Dobra, nie mogę się przespać. Znowu taki błąd jest, no bo ogólnie, pamiętacie, jak w poprzednim odcinku nie mogłem spać? Wystarczyło, że załadowałem grę od nowa i wtedy no, już mogłem spać. A teraz nie wiem czemu, znowu nie mogę. No już dobra, trudno. Idziemy teraz do wioski kanibali. Mam nadzieję, że żadni kanibalowie mnie tutaj nie będą chcieli atakować. Albo że po prostu ich nie będzie w domu. Nagrywam już 25 minut, więc jeszcze 10 minut będzie odcinka. Więc jeszcze trochę mogę czegoś zrobić.
Dobra, tutaj jest jeden domek. Może sobie podpalę siekierę, żeby więcej widzieć. Cudownie. Tylko teraz, gdzie była ta skrzynka z dynamitem? Ona była w jednym z tych domków tutaj. Kurczę, tutaj nic nie widać. O nie, znowu mutant. Trzeba będzie to jakoś wykombinować, żeby nie stracić życia. Albo przynajmniej jak najmniej stracić tego życia. A tu mamy linę. Tutaj będziemy mieli napoje. Cicho. Dawaj napoje. Moje napoje teraz to są. Zaklepuję je. Oczywiście nie mogę już ich wszystkich wziąć, bo już mam full. Chociaż w sumie. Wziąłem wszystkie? Chyba wziąłem wszystkie. Tego nie rozwalę, tego nie rozwalę. Tutaj byłem, w tym domku. Teraz w tym. O, i właśnie, są dynamity. Cudownie. Się zespawniły, znowu. Aha, tutaj nic nie wyleciało. Dobra, jednak tutaj wyleciało. Teraz, gdzie jest ten mutant? Bo chciałbym go uniknąć. Przynajmniej uniknąć walki z nim. O, słyszę go bliżej. Więc gdzieś z tamtej strony, dobra, więc uciekamy, gdzie pieprz nie rośnie. Widziałem roślinę. Dobra, już nie wiem, gdzie ona jest. Kurczę, ile tych domów jest? Fika, tutaj jest... Co tutaj jest? Aha, dobra, bo tutaj mam łóżko i dom. Się też liczy jako oddzielny dom. Ej, znowu blisko jest jakiś... No nie, on tutaj jest. Uwaga. Ej, jakim cudem się zespawnował mi w łazie? Kiedy przydałoby się te ogniska odpalić. Jak mi zlagował grę. Dobra. Tworzymy siekierę. Podpalamy ją. Nie rozwalać mi tutaj. No zaraz ja was rozwalę. Czy ten jeden jest w środku? Nie wiem, jakim cudem on się tam dostał. O! Kurde! Chciałem uciec. Zły klawisze kliknąłem. Nawet nie wiem, co ja kliknąłem. Nie, no ledwo co wróciłem, już mi się tu kucie z powrotem. Do mnie przychodzą. No idź mi stąd, kobieto. Nie masz ze mną szans. Czy ja w ogóle na dobry kamień wszedłem? Na dobry wszedłem. O, ale mnie przejechał znowu, no. Kurde, szybko. A, znowu złe klawisze kliknąłem. Wywal ten kamień. Dobra, szybko. Dobra. No. Wyjdź mi sprzed twarzy. Dobra, może ich pułapki załatwią. Wejdźcie w pułapki, panowie. Czy oni mi teraz nie da co spokoju w ogóle? Nic nie mogę tu zrobić. Ktoś się złapał? Nie. Tak? A... Co on zrobił? O, jak mi wyjechał! Zza zakrętu. Dobra, kolejne lekarstwa. Znowu muszę je marnować. W sensie nie marnować, ale... Wiecie, jakby oni się nie pojawili, to bym nie musiał ich używać.
Aha, dobra. Wszystko w porządku? No, oszalała. Wow. Dobra, panie Sumita, proszę ginąć. Dobra, teraz znowu sobie podpalamy siekierę. No przynajmniej mam już zrobiony mur. Gdzie mi tu włazisz? Pozwoliłem tu włazić na mój kamień? Czy to będzie chyba taki święty kamień, można powiedzieć. Bo tyle, ile on mi pomógł. Jak skoczył na plackach, na deskę. Dobra. A tu mamy jeszcze jakiś większy kamień. A to nie jest to samo. O, dobra, on zginął. A ta cały czas tutaj się męczy sama ze sobą. Zakończę twoje cierpienia. No i słyszę jeszcze jednego Sumita, to chyba ten, co był w domu moim. Tak więc trzeba będzie go wyprosić. No nie, on mi to rozwala wszystko. Nie. To skoczki są. No panie, co pan robisz mi? Jeszcze mnie przez mur bije. Panie, grabisz sobie pan. Dobra, zapraszam pana, tylko muszę tutaj wejść do swojego domu. Ej, wpuścić mnie. Czy to są dwa mutanty? Kurde. Tylko to jakoś tutaj inaczej wykombinować. O, było. Mogłem pochylić. Dobra. Z jednym mogę powalczyć. Tylko żeby mi tak gra nie lagowała. Gdzie jest jeszcze to ognisko? Kurde, jak mi lagują grę? Ja chyba straciłem tamto ognisko. No nie bij mi w to! Panie! Co ci to zrobiło? Trzeba go tu ścisnąć. Patrz jakiego kombosa mu dałem. Nie, zostaw pan. Dobra, szybko lekarstwa. No i znowu będę musiał iść po leki. Ja to już pewnie zrobię poza odcinkiem. Kolejny taki wypad. Ale mi zlagował teraz, nie no. Jakichś innych procesów nie mam włączonych. Więc nie wiem czemu w tym miejscu akurat tak laguje. Trzeba zniszczyć tego wariata. Zanim mi on skraszuje kompletnie tę grę. Dobra, zginął w końcu. Nie. Jeszcze skoczek. Tu jest. No, jak poleciał. Ci ognisko mi się już zniszczyło. Wow. No te skoczki też są upierdliwe. Oczywiście to są mali przeciwnicy. Jak w każdej grze, mali przeciwnicy są najbardziej upierdliwi. Dobra. Panie Sumita. No, ja tu chcę pana wypuścić, a pan co? Chudy. Dobra. Wypuszczony. Spuścić psy. Trzeba go rozwalić. Patrz, jaką ma syrę. Aha, skoczył na mnie. Mało życia.
No nie, więcej skoczków. Więcej was matka nie miała? Wow! Gdzie ja jest? Gdzie ja jestem? Na jakimś kamień wszedłem. No kurde, nie chcę znowu zginąć. Dobra, co teraz tutaj zrobić? Jak sobie odnowić to życie? No nie mam pojęcia. Fika, wiecie co? Wezmę sobie teraz molotowy. Military. I go spróbuję z molotowa rozwalić. Dobra, jeden molotow. Teraz drugi molotow. I teraz go jeszcze z siekiery palącej się. No nie! Jeszcze żyje, dobra. Widzę na szaro, ale jeszcze żyje. Dobra, wezmę jeszcze jednego molotowa. Gdzie jesteś, panie? No, ej, co jest? To mi się też zespełniło. Aha. Dobra. Teraz zginąłem. I teraz nie wiem, kiedy mam zapisaną grę. Fika, jeszcze sprawdzę sobie. Dzień 22. 12:52. No czyli dobre pół odcinka. No może 1/3 odcinka poszła. No dobra, trudno, że mówi. W końcu nadszedł ten czas, kiedy zginąłem po raz ostatni. Tak więc tak, tu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że się wam podobało. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Tak więc do usłyszenia, na razie i niech dymy będzie z wami.